Myślałeś, że zamienię go w generała Lee z serialu z Diukowie Hazardu? Nie mam. Spodziewałem się tego podobnie. Co zrobiłeś? Zacznijmy od łożysk, na które narzekałeś. Miałeś rację. Lata doświadczenia, słońce. Tego nie da się nauczyć. Bardziej martwiła mnie skrzynia. Nie dało się normalnie wrzucać wieczy. Obawiałem się, że trzeba będzie zmienić skrzynię. Okazało się, że to wina wybiera. Założyłem nowy i biegi wchodzą jak należy. Można bez strachu wcisnąć gaz do dechy. Weź na wstrzymanie, została mi masa roboty. Muszę zająć się wspomaganiem kierownicy, wieszakami resoru i elektrycznymi hoplitami. Uwiniesz się w 5 minut. Pospiesz się. Nie mogę się doczekać. To duży i mocny samochód, ale na szczęście jest wyposażony we wspomaganie kierownicy. Niestety nie działa ono najlepiej. Mike narzekał, że kierownica nie daje poczucia pewności, zupełnie jakby wspomaganie czasem działało, a czasem nie. To niepokojące, zwłaszcza przy większych prędkościach. Muszę coś zrobić i to szybko. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wyjmuję akumulator i zyskam lepszy dostęp do pompy wspomagania. Oto nasza pompa wspomagania. Jest napędzana paskiem i blokiem połączonym z wałem. W wodach znajduje się płyn, który wtłaczany jest z tego zbiornika pod dużym ciśnieniem. Płynie do przekładni kierowniczej. Zapewnia dodatkową pomoc podczas kierowania. Pompa jest głównym podejrzanym. Gdy uszczelki zużywają się, ciśnienie robi się zmienne. Powoduje to niepewne działanie wspomagania kierownicy.